Bo w tych okienkach tylu Marta musicie znaleźć. Ta, o! Dzień dobry! E, witamy Państwa w strefie designu Uniwersytetu SWPS w dzisiejszym webinarze z cyklu e, School of Form. Dzisiaj będziemy rozmawiać o e, roli antropologii kulturowej, ale nie tylko w projektowaniu architektury. E, wiemy, że otaczająca nas architektura wpływa na emocje, samopoczucie, staje się częścią naszej codzienności a antropolodzy, projektanci, artyści wnikliwie analizują wybraną przestrzeń publiczną za pomocą badań terenowych. Architekci natomiast na podstawie tej przestrzeni tworzą koncepcję zagospodarowania danego obszaru. Dzięki wymianie tych doświadczeń i perspektyw badawczych oraz tego, że ani architekt, ani artysta nie działa sam, projektanci mogą tworzyć architekturę na miarę potrzeb człowieka i społeczeństwa. Jakie znaczenie dla współczesnego kreowania przestrzeni ma architektura nomadyczna i mobilna? W jakich sytuacjach konieczne są interwencje architektoniczne w miejskich przestrzeniach? Jak prowadzić badania artystyczne? Co jest niezbędne do realizacji takich projektów, w których punktem wyjścia są twórcze poszukiwania? Dzisiaj na te pytania y, odpowie nam Natalia Romik, która jest absolwentką nauk politycznych, projektantką, artystką, członkinią SARP i wykładowczynią School of Form. Nasze spotkanie jest realizowane na żywo i każda osoba uczestnicząca może zadawać pytania, do czego Państwa serdecznie zapraszamy. E, witaj Natalio, miło mi Cię gościć w naszym webinarze. Dzień dobry, dobry wieczór. E, cieszę się, że możemy się spotkać i że możemy e, ze sobą porozmawiać. Jesteś absolwentką nauk politycznych, projektantką, artystką, członkinią SARP. Jak, jak to się robi e, wszystko? Jak się zbiera takie doświadczenia? I jak kierunkuje się siebie i swoje zainteresowania w tylu kierunkach? Tak, to jest bardzo trudne pytanie. Mam nadzieję, że następne będą e, łatwiejsze. Tak, tak. Witam, e, panie i panów, e, serdecznie. Tak, wykształcenie, moje wykształcenie to jestem politolożką. Zawsze interesowałam się architekturą i właśnie ten taki przegub pomiędzy architekturą a polityką też pisałam o tym swojego magistra właśnie w Wydziale Politologii, wpływ polityki na architekturę na przykładzie Berlina, szczególnie tych zwariowanych lat 90. A potem po praktyce wieloletniej praktyce w studiu Nizio Design, y, była odpowiedzialna za tworzenie wystaw, y, budowę muzeów, jak chociażby y, muzeum w murach dawnej synagogi w Chmielniku y, w województwie świętokrzyskim, ale też na przykład ekspozycja stała muzeum historii Żydów polskich Polin. Zdecydowałam się zrobić doktorat z architektury na UCL Bartlett School of Architecture i był to taki przełomowy dla mnie moment, ponieważ wiedziałam, że to wykształcenie architektoniczne, którego, że tak powiem, na początku nie miałam, a bardziej praktyka architektoniczna musiało się gdzieś pojawić i to był też ten czas, kiedy w Polsce cały czas do końca badania interdyscyplinarne nie były tak mocno upowszechnione. Te kanały dystrybucji wiedzy, ale też praktyk, chociażby z zakresu, w moim przypadku, historii Żydów, badania Holokaustu czy badania małych żydowskich miasteczek, czyli Sztetli, bo tym się zajmowałam no, bardziej już z Londynu, można było bardziej przed, przeprowadzić wtedy i cały czas myślę jednak w, w Londynie i na Bartlet. Moi profesorowie, którzy byli z różnych wydziałów, z studiów żydowskich, François Wagene, z designu, Jonathan Hill czy tzw. Global Architecture, Murray Fraser, pozwolili mi też jakby skupić się na takich trzech kolumnach, które wyznaczał właśnie studia nad pamięcią i studia nad dzisiejszą architekturą małych żydowskich, dawnych żydowskich miasteczek, w której w Polsce, na terenie dzisiejszej Ukrainy, Białorusi jest po prostu ich tysiące. To jest bardzo ciekawe, jak można połączyć praktykę i doświadczenie z pewnym obszarem takiej naukowej eksploracji, która jednakże czerpie swoje źródła w rzeczywistości, w historii, dosyć trudnej i pogmatwanej. Natomiast przygotowując się do dzisiejszego spotkania. Zauważyłam i teraz proszę popraw mnie, jeśli się, jeśli się gdzieś tutaj, może nie mylę, ale może nie, nie interpretuję tego tak, jak Ty to czujesz i widzisz jako, jako autorka i twórczyni, że Twoje zarówno artystyczne, jak i naukowe zainteresowania, zainteresowania to pewnego rodzaju gra z widzialnością zarówno w Twojej takiej działalności artystycznej, projektowej, tej wyrażanej w wystawach czy w opracowaniach naukowych, jak i w tym, co um, budowujesz dla swoich studentów na School of, na school of Form, um, to jest mocne zainteresowanie tym, czego nie widać. Skąd zainteresowanie tym, czego właśnie nie widać? No jest to chyba najciekawsze, to, to czego nie widzimy na co dzień i też co nas drażni i denerwuje yy, widząc, więc to są takie dwie składnie. Yy, może zaraz dojdę do samych wspaniałych zajęć, które no już kończą nam się jedne zajęcia, już zaczynamy ich trochę brakować ale w ogóle ta praktyka badania Sztetli, czyli miast, które, jak muszą sobie Państwo wyobrazić, rozwijały się w, na terenie Polski od mniej więcej XVI wieku, kiedy tak naprawdę m, polscy książęta zaprosili w ogóle Żydów do stymulacji eko, ekonomii w Polsce, na terenie Polski, właśnie Litwy, czyli tu mamy tą Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Te, te miasta, które no, kwitły, podlegały również erozji, pogromom lokalnym. Ta, ta historia była bardzo trudna. Architektura w, po części pozostała. Przede wszystkim część synagog, też e, rytualne mykwy, czy łaźnie, czyli mykwy, hedery. Ta architektura cały czas jest, żyje, a nawet jeśli żyje, jest pod takim no, okropnym szyldem, prawda, budynków e, typu właśnie Rosmany, Żabki i często lokalni mieszkańcy, nie dziwmy się, nie wiedzą po prostu, że mieszkają w dawnym chociażby e, hederze. Rzeczy, czy, 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 czy mykwie. Takie historie również też są. Więc ta niewidzialność, o którą się pytasz, ona jest szalenie istotna dla praktyki architektów. Nie jest niestety rozpowszechniona do końca i skupiamy się rzeczywiście na produkcji, czasami trochę takiej postprodukcji rzeczywistości. Tutaj y Będąc właśnie w praktyce architektonicznej, kilka lat wiem, że to konkursy architektoniczne są takim, taką eskalacją właśnie tworzenia, też no bardzo mi, miłych momentów dla architektów, architektek, ale cały czas trochę nie chcemy się zajmować tym, co jest trudne, co jest uwikłane w właśnie taką splot polityczny, co jest uwikłane też w historię restytucji, reprywatyzacji, a mnie od początku chyba to zaczęło najbardziej interesować. No właśnie przez praktykę chociażby rewitalizacji synagogi w Chmielniku, do której Państwa serdecznie zapraszam. Tam w sercu tej synagogi znajduje się taki mój pierwszy design, czyli szklana Bima, która była właśnie no, takim no, dosyć nowym, trochę ontologicznym aparatem o, o muzealnictwie. Ale wiesz to, widzialne, niewidzialne jest bardzo istotne, bo pomaga też w ogóle studentom, ale też wykładowcom dużo czytać, analizować. I tak samo ten kurs, który, który prowadzę na SWPS-ie jest bardzo ciekawy dla mnie również. Kiedy analizujemy ze studentami architekturę, patrząc przez e, teksty chociażby Bruna Szulca, Sklepy Cynamonowe, kiedy możemy czytać Italo Calvino, Niewidzialne miasta, czy właśnie podążać szlakiem Flaner e, Waltera Beniamina. I to właśnie tekst uczy nas trochę też takiej pokory, że wszystko, od czego moim zdaniem architekt powinien zaczynać swoją, e, e, swoją praktykę. Oprócz oczywiście lokalnych, lokalnych rozmów z mieszkańcami, użytkownikami, to, to jest archiwum. To jest właśnie to miejsce, do którego powinniśmy zerkać, sięgać, szukać informacji o, o tym trochę, takim cieniu tej architektury wcześniejszej, o relacji miejsca, nie tylko w kontekście właśnie wojny, czy w moim przypadku no, historii Żydów polskich, czy zagłady Żydów polskich, ale też właśnie tych dawnych funkcji, które moim zdaniem są takimi wyzwalaczami, w sensie też bardzo inspirującymi, tak szczególnie w małych miastach. To jest bar bardzo ciekawe, co mówisz, to się bardzo powtarzam, ale współcześnie często myśli się o przyszłych potrzebach użytkownika i tak naprawdę definiuje się funkcję budynków na podstawie zysku dewelopera w pierwszej kolejności, ale z drugiej strony zastanawiamy się, jakie mogą być przyszłe, pod, przyszłe potrzeby użytkownika i pod tym kątem projektowana jest infrastruktura, ale kontekst miejsca, jego przeszłość, jakie funkcje dany budynek spróbował wcześniej albo nawet dany kwartał, przestrzeni czy miasta jest... Coraz częściej, może bardziej brane pod uwagę, ale myślę, że 10 lat temu jeszcze była to zupełna nowość, zwłaszcza w urbanistyce i planistyce w Polsce. Ale zastanawiam się, czy to, o czym mówisz, te odwiedziny w archiwum, w kontekście tego miejsca. To jest coś, co można zakwalifikować jako archeologię architektury? Absolutnie tak, absolutnie tak. Trochę abstraktując od, od, od moich zajęć i praktyki, no, ja mieszkam na Warszawskiej Pradze. My cały czas nie mamy tutaj planu miejscowego. Zupełnie no, można zobaczyć dosłownie przez okno, jak kilka miesięcy temu są dewastowane po prostu podłogi, tak zwane gorseciki i, i, i wprowadzane jakieś po prostu najtańsze możliwe płytki. To wszystko się dzieje nie nie. Rok temu nie 12, tylko dziś dosłownie. Więc e, oczywiście taka estyma do miejsca, praca archiwalna powinna być połączona z praktyką architektoniczną, czy bardziej tą taką z um, ugruntowaną, bardziej administracyjną, ale um, to, w jaki sposób małe miasta w Polsce przeżywały swoje właśnie od, odnowienie w latach 90., czyli właśnie e, to za, zakostkowanie kostką Bauma, e, wycinanie drzew, e, już nie ma powrotu. Znaczy, że już jakaś taka praca na poziomie centralnym została antypraca wykonana, że mm, nawet nie wiem, w jaki sposób można młodych architektów, designerów o tych uczyć, bo musimy się uczyć na błędach, znaczy nie ma, nie ma innej nie, nie ma innej opcji, ale jednak skupianie się cały czas właśnie na Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, to też nie jest Polska. No musimy pamiętać po prostu, że, że jak zawsze się śmieje, Polska sztetlem stoi i, i i ta wiedza, ta pokora i historia, właśnie społeczności żydowskiej, na przykład w mojej praktyce jest najmocniejsza i też się nią dzielę ze studentami. Oczywiście sięgamy do tekstów metafizycznych, do tekstów chociażby XIX wiecznych, historii iluzji w ogóle, tak, w teatrach w XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Uczymy się mechanizmów, na przykład jak zbudować znikający, kabinet, czy, czy ten tak zwany Delphi Spectacle. To jest bardzo ciekawe, bo oprócz tego, jak wszyscy wiemy, że architektura jest wszystkim, to też to zagięcie czasu, miejsca, no jest bardzo, bardzo istotne, a właśnie więcej czasami czytamy, niż, niż praktykujemy, no bo na tym polegają e, same zajęcia. Na przykład e, ostatnio analizowaliśmy m, historię w ogóle luster, które są dla mnie bis, bliskie w mojej praktyce, ale jak właśnie w XIX wieku czy Walter Benjamin, który przechadzał się po, e, po ulicach e, Paryża, e, czy m, chociażby co Derrida sądzi o odbiciu, znikaniu i w jaki sposób na przykład studenci w ostatnim m, kwartale robili też swoje opowieści o, o m, podróży przez Warszawę w jaki sposób e, niektóre elementy ich denerwują, sięgają do splotów właśnie e, reprywatyzacji, są bardzo krytyczni. Ja prowadzę głównie zajęcia ze studentami zagranicznymi, więc naprawdę czują to bardzo szybko i te teksty też pozwalają im się e, no właśnie jakby zanurzyć w, m, od XIX wieku do dzisiejszego krytycyzmu. I też wybierają sami medium, na przykład robią fotografie, kolarze. Wnikamy też do pamięci ich miast z czasów dzieciństwa. Wybieramy sobie albo na przykład pokój, albo. Pierwszą przestrzeń publiczną i mamy na przykład cudowne opisy i rysunki e, parku w Odesie. E, jest to skrzyżowane z, z parkiem w Mińsku, a potem właśnie w, e, w małym miasteczku w Turcji. Więc e, to chodzenie literackie jest naprawdę niesamowite. To, jest, to mnie właśnie urzekło w opisie Twoich zajęć, że praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju, który jest takim intertekstualnym splotem rozważań na temat luster, odbić, znikania światła. To się bardzo przewijało w opisie tych, tych zajęć. To, jak teraz o tym opowiadasz, przywodzi mi na myśl ostatnią rozmowę z Danielem Miezielińskim, czyli autorem map, razem, wraz ze swoją żoną Aleksandrą, które z kolei. Mówił, że jeżeli coś jest nie napisane, to nie istnieje, trochę w ślad za wcześniejszymi retorykami, ale mówi o tym, że gdy studenci przelewają swoje myśli na papier, wtedy pozwala im je to faktycznie systematyzować. Wtedy faktycznie dochodzi do jakichś nawet nie odkryć, odkręć, ale takich większych refleksji dotyczących przerabianego materiału. A myślę, że w kontekście tak efemerycznych jednak ulotnych historii jak światło, odbicie, lustro, coś co jest napisane i daje też takie odbicie literackie, o którym wspomniałaś, jest niesłychanie istotne. Opowiedz proszę, bo rozmawiamy o tym, jak istotny jest tak naprawdę kontekst. Ja to przynajmniej tak odbieram, że dla architektury i dla powstania przestrzeni istotny jest kontekst tego miejsca i ta antropologia kulturowa, wszystkie informacje, które zbiera się z czasu przeszłego do teraźniejszości. Jakie znaczenie, Twoim zdaniem, dla współczesnego kreowania przestrzeni ma taka pamięć architektoniczna? Co z tego, że my o tym wiemy, że to miejsce kiedyś czemuś służyło? Co z tego, że my wiemy, że tutaj odbywały się istotne dla danej społeczności wydarzenia albo są to miejsca święta, albo miejsca kultu, skoro i tak dzieją się rzeczy, które są trochę poza nami? Mm. No właśnie. W kontekście teraz wojny, chociażby prawda, w Ukrainie, to jest jakby ta sytuacja trochę. Bez wyjścia, bo wszystko obraca wszystko się w pył i tak naprawdę zastanawiamy się w swojej praktyce my, ale podejrzewam też, nie wiem, e, piekarze, tak, inżynier, e, inżynierowie i czy, czy, czy po prostu no, maszynistki. Każdy zawód, jakby po prostu wszystko się gubi i traci. Czy to wszystko ma sens? Pewnie nie ma większego na dzień dzisiejszy, ale odpowiedzią na Twoje bardzo ciekawe pytanie jest przykład. Y, y, bo też w tym kontekście trochę wojennym, grobu bunkra na, w, centrum, w centrum, w sercu cmentarza żydowskiego w Warszawie miejsce, które jest związane z moimi badaniami, z badaniami też wspaniałej antropolożki Oli Janus, gdzie badanym przez nas miejscu, zresztą w którym, w którym byliśmy ze studentami dosłownie dwa tygodnie temu ukrywał się przed wojną Abraham Karmi w 1942 roku. Zapraszam w ogóle Państwa serdecznie na cmentarz żydowski w Warszawie. To jest olbrzymia, cudowna przestrzeń ma 33 hektary na ulicy Kopowej, mamy dwa cmentarze, jeden na brudnie w Warszawie, drugi właśnie w na Woli. I tam Abraham ukrywał się w poszerzonym grobie. Grobie takiej ziemiance, ale również bunkrze. Wraz z Izaakiem Poznerem i e, Jurkiem Płońskim i kilkoma innymi osobami, intendentem cmentarza, wybudowali mm, grup z cegieł. I w, tutaj mam, mamy wspaniałą kooperację z cmentarzem żydowskim, e, z zarządem, z dyrektorem Witoldem Wrosińskim. Rze, i zastanawialiśmy się, czy to może być bunkier, czy grób, ponieważ wedle halachy, czyli religijnego prawa żydowskiego, ciało składa się w piachu, nie w cegłach. A to był po prostu wymurowany, taki dziwny, dziwny obiekt. I też przy chociażby no takiej pomocy Krzysztofa Bielawskiego z Polin, znaleźliśmy tego pana, który się ukrywał w tym grobie. On ma ponad 90 lat, Abraham Karmi. Pojechałyśmy do niego, do Izraela, i on dokładnie nam opowiedział, w jaki sposób ten grub bunkier wybudowali. Jak ukradli szyny tramwajowe z pobliskiej ulicy i ułożyli je na górę, a na tym położyli macewy, czyli żydowskie nagrobki. Jak cała struktura tego bunkra została przygotowana po prostu taki zwyczajny przepis, prawda, architektoniczny jak wybudować to miejsce schronienia. Teraz ze studentami właśnie. Ponad dwa tygodnie temu zeszliśmy do tego bunkra, do tego, do tego miejsca schronienia i zrobiło na nich to olbrzymie wrażenie, ponieważ czytaliśmy dosłownie taki prawie przepis, jak zrobić, jak zrobić taką kryjówkę. Moim celem teraz jest jej upamiętnienie. Wiadomo, że Polska pomnikiem stoi, więc to będzie trochę antypomnik, bardziej mapa pamięci, ponieważ w tym miejscu są prowadzone badania archeologiczne z doktorem Szymonem Lenarczykiem i chcemy zaprojektować z moim kolektywem. bo Jestem członkinią kolektywu Senna z Sebastianem Kucharukiem, Piotrem Jakowenko i Agatą Korbą. Zrobić takie stanowisko archeologiczne, żeby pokazać, co udało nam się wyciągnąć z tego, z tego schowka, z tego, z tej, z tej, z tego bunkra. Zabezpieczyć te macewy i zostawić też wspomnienia po polsku, hebrajsku i angielsku. No i chyba właśnie trochę też odpowiadając na takie na Twoje pytanie, że mm, od tej pracy archiwalnej, aż po właśnie mm, rozmowy z Abrahamem Karmią, mieszka w Izraelu, w kibucu pod Tel Awiwem. Y, mm, w jaki sposób my możemy dbać o tą pamięć, ale też nie gloryfikując tego strasznego czasu. Jak przekazać tą wiedzę nie tylko dla, dla mieszkańców chociażby tu Warszawy, ale też na przykład zaangażowanie studentów było niezwykle ważne, bo też odkryli wchodząc do środka jakąś dodatkową rurkę, zastanawiali się nad funkcjami na przykład czemu mogły służyć dodatkowy wykop i kilka stopni, ja im też pokazywałam potem już na wystawie y, skany 3D geodezyjne, jak to miejsce zostało zbudowane, i połączyliśmy się gdzieś tam właśnie w tej, w tej rozmowie o tym upamiętnieniu. Myślę sobie, że łatwość rozmowy o takich miejscach zyskuje się w czasie. No jest to jakiś truizm, ale myślę, że im młodsze pokolenie, tym łatwiej jest dokonywać takiej badawczej analizy i twórczej interpretacji, która pozbawiona jest emocji, ale też myślę, że tych traum przekazywanych z pokolenia na pokolenie i takiego odbioru, który podyktowany jest niesieniem przewin, które nie są koniecznie moje, a ja za nie płacę. I bardzo interesująca jest ta kwestia pokazania pomnika jako takiej pomnik jako czasownik, tak że jest to po prostu czynność, którą wykonujesz, a nie jakiś monument, który jest bezczynny tak naprawdę. Tutaj chciałabym cię zapytać też, bo kryjówki kojarzą mi się jako taki Element kończący pewną mobilność, pewien nomadyzm. Albo jest to punkt wyjścia do nomadyzmu, bo ostatecznie chowamy się wtedy, kiedy przed czymś uciekamy, i albo znajdujemy ostateczne schronienie, które sprawia, że, że czujemy się chronieni przez jakiś czas, albo budujemy sobie tak, tak myślę, tak czytając, też przygotowując się do naszego spotkania, albo też funkcjonujemy w jakiejś architekturze nomadycznej i mobilnej, która umożliwia nam przetrwanie. Daje schronienie w jakimś okresie przejścia y, pomiędzy jedną stałą a drugą y, stałą. A jaką rolę w pamięci i w twoich, y, swoich działaniach o, odgrywa właśnie ta architektura nomadyczna i mobilna? Mm. Nomadyzm i mobilność to chyba aż do czasu właśnie kryjówek to była taka główna moja domena. Jest takie fajne słowo po hebrajsku szames, czyli pomocnik. Jest to związane z naczyniami liturgicznymi, ale też właśnie rolą pomocnika w synagodze. Ja je traktowałam jako pomocniki, wyzwalacze właśnie pamięci. Może tutaj Państwu przytoczę taki projekt, jest dosyć abstrakcyjny, ale wyobraźmy sobie duży... Duże auto, może, um, może chyba duże auto, które jest pokryte lustrami. Um, oczywiście nie są to lustra, jest to hips dwumilimetrowy ze względu na bezpieczeństwo. E, ma dach, ma schodki. E, no mniej więcej jest dostosowany do tego, żeby przejechać przez, e, przez jakiś tunel. I w środku jest archiwum, znaczy jest pomalowane na czarno. Znajdują się w nim książki, dokumenty, e, ids e, czyli właśnie te mm, księgi pamięci małych miasteczek, e, dokumenty, fotografie tak naprawdę całe serce Rzydowskiego Instytutu Historycznego. I wraz z Sebastianem Kucharukiem, właśnie z Seba e, Piotkiem i Agatą Korbą z kolektywu Senna, zrobiliśmy taki mobilny unit, który jeździł po miasteczkach lubelszczyzny wraz z patronatem Bramy Grodzkiej i zatrzymywałyśmy się właśnie z Agą Szleder, też z Moniką Tarajko przez dwa, to czasami dwa, więcej niż 24 godziny w, se, w centrum Józefowa Biłgorajskiego, Biłgoraja, to były Tyszowce, Kraśnik, i rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy, bo to była taka kobieca podróż, na bardzo trudne tematy, bardzo mocno się przygotowując. Ta wystawa, mobilna wystawa, ale też takie archiwum, że ludzie zostawiali nam jakieś fotografie. Mieliśmy wycieczki z lokalnymi pionierkami do na przykład do synagog, czy budynków związanych z życiem żydowskim przedwojennym. I, te, I to archiwum, które zostało tak naprawdę jest częścią mojego doktoratu, e pokazało jak ta pamięć jest też ulotna, ale jak bardzo jest ważne wejście właśnie w tą pamięć małych miast. Nie każdy z nas oczywiście, można powiedzieć mamy internet, mamy portal wirtualny Sztetl, ale żeby się tam dostać i szukać tych informacji o swoim mieście, trzeba też mieć jakieś przygotowanie. I dlatego um, ja bardzo dużo wyciągnęłam z tego projektu, bardzo dużo się dowiedzieliśmy, ale przede wszystkim on też podkreślał, że nigdy architekt nie działa sam, designer nigdy nie działa sam, artysta nigdy nie działa sam. I wszystko, to, co się dzieje, to są koalicje. Um, ja teraz będę wydawała książkę właśnie o sztetlach i o tych mobilnych, mobilnych um, unitach, jak to się można powiedzieć po angielsku, czyli takich mo mobilnych archiwach, Ten projekt, JAD, nomadyczne archiwum sztetla. Ale pokazując właśnie cały rozdział będzie dedykowany właśnie koalicjom, ale też mobilności, czyli takiej formie, która chyba no najłatwiej po prostu rozmawiać na te ciężkie tematy na miejscu, a nie tutaj z centrum, prawda, jakiegoś muzeum czy, czy instytutu architektonicznego. Myślę, że y, y, ogromnie cenne jest takie wyjście do ludzi i spotkanie y, w takim kolektywie z y, osobami, które mają możliwość. Z, z, spotkania się po prostu, dotknięcia tych ludzi, którzy przychodzą z jakąś y, wartością, czy też y, wartością właściwie wiedzą, która może wydawać się nieosiągalna, jeśli nie jest przekazana bezpośrednio y, i też w takiej, y, w, w kolektywie, we wspólnocie. Zresztą sztetle były też takim, taką wspólnotą, która dawała y, y, bezpieczeństwo, była dobrze zorganizowana. Y, 31 marca otworzyłaś w zachęcie swoją wystawę Kryjówki. Architektura przetrwania. W opisie tej wystawy czytam, że wystawa ta jest artystycznym hołdem dla architektury przetrwania krojówek budowanych i użytkowanych przez Żydów podczas Holokaustu. Wykorzystywali oni dziuple drzew, szafy, miejskie kanały, jaskinie czy puste groby, żeby stworzyć w nich tymczasowe schronienie. W salach wystawowych zachęty prezentowane są Lustrzane odlewy dziewięciu krajowych terenów Polski i dzisiejszej Ukrainy. Formą rzeźbiarskim towarzyszy wystawa prezentująca efekty interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych przez Natalię Romik i Aleksandrę Janus wraz z zespołem antropolożek, historyczek, archeologów i miejskich odkrywców. Wspomniałeś wcześniej o wspaniałej antropolożce Oli. Z którą realizowałeś badania, ale po co angażowaliście aż tak interdyscyplinarny zespół badaczy do wystawy, która, która opisuje dziewięć kryjówek, które myślę sobie, że można było zinterpretować z poziomu Twojego i Oli? Po co aż tak wielki zespół badaczy? No właśnie, można było. Ten projekt jest częścią mojego projektu postdoktoranckiego, który się rozpoczął w Fundacji Gerda Henkel Stiftung w Niemczech, a jest obecnie pod taką kuratelą Fundacji Shoah Foundation z Paryża. I jest to projekt naukowy. On jest tyle naukowy, ile artystyczny. I parę osób mnie się pyta właśnie, czy bardziej sala dedykowana badaniom jest ważniejsza dla mnie, czy, czy rzeźby są tak samo ważne. E, pokazuję w niej dziewięć przykładów kryjówek. Może do najważniejszych można zaliczyć chociażby połowa z nich jest jeszcze, dodam, przepraszam, na terenie dzisiejszej Ukrainy, więc ten projekt nie miałby w ogóle racji bytu, że bez wsparcia Centrum Historii Miejskiej w Lwowie, który był bardzo zaangażowany od samego początku. Są to kryjówki chociażby takie jak Jaskinia Ozerna i Jaskinia Wertreba w Ukrainie, bardzo ciężko dostępne. Ozerna ma chociażby 159 km rozległości. Korytarzy. To jest system kanalizacji miejskiej w Lwowie. Na pewno dobrze Państwu znana historia ukrywania się przez film Agnieszki Holland w ciemności. To jest kryjówka w drzewie Józef na Podkarpaciu Wiśniowej, gdzie w drzewie kominowym, którym, które w sposób puste w środku, ukrywały się dwóch żydowskich braci. I y, wiele innych miejsc, y, chociażby klasztor y, Siustny Kalanek w Jarosławiu, gdzie za mobilną szafą ukrywały żydowskie dziewczynki. Wspomniany już przeze mnie grup na ulicy Okopowej w Warszawie. Do którego też zapraszam. W niedzielę jest spacer z zachętą o godzinie 12. Każdy z Was będzie mógł przyjść. Zapraszam serdecznie. I wiele, wiele innych miejsc, więc każdy z nich, teraz nawet jak zaczęłam o tym mówić, ma zupełnie inne położenie, inną przestrzeń, każdy z nich ma inną historię. W niektórych miejscach Żydzi przetrwali, w niektórych zginęli. I na przykładzie drzewa Józef, dlaczego mamy tylu naukowców? No, potrzebny był dendrolog. Po prostu dendrolog najlepiej zna um, architekturę drzewa, a tutaj y, w, tym, w tym drzewie y, też mogą sobie Państwo wyobrazić, jest to w ogóle na terenie majątku XVI-wiecznego majątku, dawnego majątku Mycielskich. Jest to teraz teren y, takiego centrum turystyki i y, y, kultury wiśniowej. I drzewo Józef jest naprawdę bardzo ikoniczne. ono też wygrało to jest taka opowieść skatunkowa euro, Eurowizja dla drzew europejskie drzewo roku i pojawiała się taka legenda miejska że właśnie w nim ukrywali się żydowscy bracia um. Mniej więcej dwa lata temu byłam tam, dwa lata temu byłam tam, udało mi się znaleźć jeden dokument z Waszyngtonu, który potwierdza, że to była kryjówka dla dwóch żydowskich braci. To był dokument Juliana Pelca, który właśnie mówił, że tam, tam oni też się ukrywali. Ale to, co archiwum skrywa, nie jest zawsze do końca jasne, pełne. Trzeba działać trochę właśnie interdyscyplinarnie, i udało mi się wjechać z wyżką na chyba więcej niż 7 metrów i zaaplikować do środka drzewa kamerę endoskopową. Oczywiście z firmą, specjal, która się zajmuje takimi, takimi badaniami, bardziej kanałów, i ku naszemu zdziwieniu po prostu pojawiły się deski. Znaczy, były deski przez to całe drzewo. Józef to drzewo ma ponad 650 lat, jest olbrzymim, olbrzymim okazem. No ale później w w następnym etapie to nie było wystarczające. Rafał Żwirek, y, nasz przyjaciel, wszedł do środka i wyciągnął przez dziuple, po prostu na, na jakichś linach y, właśnie jedną z tych desek i ona podlegała badaniom dendrochronologa. Więc tu mamy dendrologa, dendrochronologa, historyka, Matana Szefiego, który robi kwerendy w Żichu, y, ja, Ola, Janus, y, no i oczywiście tutaj wszystkie filmy takie ekspedycyjne. Więc to jest samo drzewo Józef. Ja nie jestem y, y, tutaj ani spelolożką, więc mogą Państwo sobie wyobrazić, jak to wyglądało w Ukrainie, jak też ym, te całe badania w kanalizacji miejskiej, kiedy grupa Urban Explorers nielegalnie otwierała nam włazy. Dla mnie osobiście to był taki graniczny moment, kiedy po prostu w tym smrodzie, mule trzeba było chodzić i, i robić te wszystkie skany 3D, yy, ale również odlewy tych miejsc, ponieważ na wystawie znajdą się oprócz samych yy, badań, które Zrobione są w specjalnie przygotowanych dla nas stołach. Z Sebastianem projektowaliśmy te, te stoły kucharukiem. Również rzeźby, odlewy, ja je nazywam trochę takie pieczęcie właśnie z tych miejsc trudno dostępnych, mozolnych. One były potem również srebrzone w Biurze Konserwacji u konserwatora Piotra Pelca we Wrocławiu. Mozolnie, Plasa Benedyktyńska, najwyższe próby srebro, milimetr po milimetrze Odlew drzewa Józef fragmentu to było ponad dwa miesiące samego, samego jednego fragmentu, więc no to jest trochę właśnie dla mnie ta wystawa jest hołdem dla ludzi, którzy przeżyli albo nie przeżyli w tych kryjówkach, ale też dla architektów nieznanych z imienia i nazwiska, którzy często za pomocą łyżki widelca tworzyli schrony, kryjówki. I, i ta wystawa jest przede wszystkim dla nich. Czyli y, można powiedzieć, że jakby ta, to upamiętnianie miejsc jest taką kwintesencją w tej wystawie, kiedy, y, kiedy odlewy części tych miejsc zabrałaś ze sobą y, i pokazujesz to, jak wyglądał ten świat stworzony przez y, architektów katastrofy albo architektów... Y, 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 y. Strofy w, w tym jednym miejscu, a powiedz, w jaki sposób opisane są badania, bo wyobrażam sobie, nie byłam na tej wystawie, ale teraz już wiem, że bardzo chciałabym ją zobaczyć. Jak opisane, w jakim kontekście opisujesz te badania? Bo rozumiem, że jest Twoja artystyczna interpretacja w postaci tych odlewów srebrnych pomników miejsca i, i czasu i ludzi. A jaki kontekst dają temu badania? Co one pokazują? One są równoważne. Znaczy, to, jeśli pokazujemy na przykład ym, kawałek od, odlewu kamienia z kanalizacji miejskiej wykonane z y, chociażby Olkiem Konoszenko, który nie dojechał na otwarcie, bo mężczyźni jak wiemy nie mogą opuszczać, y, granicy ukraińskiej były kobiety, dyrektorki centrów, ale również też y, archeolożki, badaczki, tłumaczki. Y, a w drugiej sali, pierwsza jest dedykowana e, dla samego drzewa Józef, druga to jest sala odlewów, a trzecia, m, zastanawiałam się nawet pod kątem designu i wczoraj ze studentami mieliśmy tam bardzo fajny dzień, spędziliśmy, ponieważ e, zastanawiałam się, jak te takie podlegające w ogóle erozji, obrzydliwe czasami elementy, jak ta deska, która jest w sposób brudna ewidentnie, czy wyciągnięte przez archolożkę z kanalizacji miejskiej latarkę, baranek bożonarodzeniowy, którym się bawiła rodzina dzieci rodziny Higer, one muszą się znaleźć na Najlepszy po prostu w możliwych designie stołów, trochę robionych, ale takie e, stoły z, z Muzeum Historii Naturalnej XIX wiecznej, to była dla mnie inspiracja, położonych na najlepszej jakości Welurze, podpisy nie mogły być ręcznie robione tych obiektów, tylko na szklanych właśnie maluteńkich kubikach. E, i chciałam je też podnieść do jakiejś takiej rangi, prawie jak diamentów e, tej pamięci, więc każdy z tych przypadków, dziewięciu przypadków, ma swój stół. Znajdują się też wideo zrobione przez, um, przez Fundację Gerde henkel stiftung Petera Prestela, gdzie jeździł ze mną, też właśnie, był ze mną w drzewie i, i chociażby też w klasztorze, kiedy była jeszcze taki ostry moment pandemii. Um, I te wszystkie opiłki pamięci, ale też ekspertyzy. I tam właśnie z Olą Janus, ponieważ y, w ogóle y, kuratorami tej wystawy jest Stanisław Ruksza i Kuba Schroeder, powiedzieli, żebyśmy napisały teksty takiego naszego śledztwa, które trwało z Olą już ponad półtora roku, moje prawie trzy lata. Jak właśnie dochodzimy do tych, y, rozgryzamy te zagadki. Jak ci bracia, których społeczność lokalna nazywała w drzewie chemii, nie nazywają się chemii, tylko Denholz. Jak znalazłyśmy ich córki w Nowym Jorku, historia ich ucieczki do obozu koncentracyjnego w Płaszowie, a potem wyjazdu do Nowego Jorku, ale też przede wszystkim, właśnie taka misterna tkanka architektoniczna. Ta wystawa z architekturze. Nawet bym się pokusiła o designie w ogóle tych kryjówek. Przykład z Śląskich. Jest historia właśnie ukrycia takiej mojej, e, mojej, e, mojego guru, Haiki Klinger, młodej dziewczynki z organizacji e, lewicowej Hashomer Hatzair, która ukrywała się w domu u rodziny Kobylec. I ta jest jedyna kryjówka, która dzisiaj nie istnieje, ale dzięki jej wspomnieniom e, Samuela Ronena jest mo było możliwe odrobienie modelu architektonicznego i pokazanie jak na przykład e, Górnicy wykorzystali e, swoje zdolności górnicze do zrobienia właśnie podpalowania, takiego zrobienia rewersu pod kuchnią, podpalowania tej kuchni, zrobienia wentylacji, ale również sygnalizacji świetnej. Jeśli chodził, wchodził ktoś ze swoich, zapalał lampkę, żeby wszyscy 30 osób pod podłogą były bezpieczne, a gdy był inny kolor, okazało się, że musieli być w ciszy. Więc te wszystkie niuanse, strach, ale też ta zdolność Architektów, no właśnie, czy chociażby rodziny górniczej, kobelec została podkreślona, i ja też nie chciałam, żeby ta wystawa była czytana pod kątem tylko heroizmu, bo te historie szmalcownicze, czyli sprzedawania Żydów za, za pieniądze, też się pojawiają. Kobylcowie musieli robić tą kryjówkę, budować schron pod domem w ciszy przed sąsiadem, więc. W ogóle w tych domkach bliźniaka górniczych, które zachowały się do dnia dzisiejszego, możemy sobie wyobrazić, jak było to naprawdę niesamowicie trudne. I kiedy byliśmy z Olą Janus w Żółkwi, gdzie mm, właśnie pod podłogą w, w domostwie pani Irina cały czas jakby... Przechowuje tą, jakby za, tą kryjówkę, ta kryjówka jest takim monumentem. E, byłyśmy w szoku, właśnie w takim wyciętym kawałku podłogi, po prostu jest taka ślepa, mm, ślepa klapka i ta kryjówka została jeden do jednego zachowana. Więc znowu pokazujemy na wystawie te dwie, te dwie kryjówki domowe i jak mało one się różnią i e, jak, jak po prostu zostały teraz zachowane. To jest niezwykłe, że ta pamięć yy, yy, miejsca. Tak bardzo związane jest też z pamięcią emocjonalną i z tym, że, że te świadectwa są przekazywane też z pokolenia na pokolenie, i te pewne wartości zostają i w tych rodzinach, i, i w tych miejscach, i nie giną wraz z miejscem, tak jak mówił już, że, że jedną z tych kryjówek udało się y, odtworzyć. Zapraszamy wszystkich serdecznie do zachęty na, na Twoją wystawę a ja mam takie pytanie jakie są twoje marzenia artystyczne, projektowe i architektoniczne mówiłaś o tym, że tworzysz, że tworzysz książkę, ale gdzie jeszcze gdzie są jakieś gdzie są twoje horyzonty no tak książka już jest prawie zamknięta o sztetlach ona się nazywa, no jest taki angielski ty tytuł Post-Jewish Architecture or Memory and Non-Memory in a Full Mesh Shtetls Czyli to będzie też taka pokazana praktyka architektoniczna, ale też praktyka nasza z sceną kolektyw jak chociażby um, pracowaliśmy nad projektem um, właśnie muzeum Żydów Górnośląskich w Gliwicach dawny dom przedpogrzebowy który został zaadaptowany właśnie na muzeum Żydów Górnośląskich ale też um, miejsce takie wypoczynku zabawy dla dzieci A więc to jest przepiękny neogotycki budynek z 1903 roku Maxa Fleischera no i, się... I gdzie, kto będzie wydawał tą książkę i kiedy ona będzie UCL Press. CL Press, mhm. mam nadzieję, że w przyszłym roku, a potem będzie książka, którą, nad którą będę pracowała z Aleksandrą Janus o kryjówkach. Więc książki. Mam marzenie, żeby ta wystawa jak najwięcej jeździła. Potem będzie pokazywana w trafostacji Szczecin, Centrum Sztuki Współczesnej w Szczecinie, już wczesną jesienią, od sierpnia, przepraszam. A potem mieliśmy projekty na lwów i kijów, ale w tym momencie wszystko, wszystko się zmieniło cała rzeczywistość. Więc mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało i, i chyba wystarczy. No, to, to też jest bardzo znamienne, że wystawa trwa tydzień. Ona też powstała już jakby w czasie um, y, dawnej, wcześniejszej pani dyrektor Hanny Wróblewskiej. Pracowaliśmy nad nią właśnie wspólnie i... Um, no mam nadzieję, że jak będzie jak najwięcej jeździła, ale od tygodnia już pojawiły się trzy telefony i jeden mail, że po prostu ktoś ma w domu kryjówkę, żeby ją przyjść, zbadać, zmierzyć. Cały czas współpracuję z Przemkiem Kluźniakiem, z Architube, który jest geodetą, robi wspaniałe, jak Państwo zobaczą na wystawie, pomiary i też cyfrowe zapisy tych kryjówek. Więc to jest dopiero chyba początek i to dziedzictwo Holokaustu właśnie nie w obozach koncentracyjnych, obozach zagłady, ale właśnie tak zwany Holocaust by Bullets, czyli w miejscach w miejscach, na obrzeżach tej oficjalnej historii, jest, jest cały czas jeszcze nie do końca odkryty. A ja też sobie nie, nie robię takiej uzurpacji, że, że prawda, to, 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 to ja odkryłam czy, czy, czy nasza grupa. Mamy wspaniałych historyków jak. Panią Barbarę Engelking, Centrum Zakłady Żydów, Martę Cobel Tokarską, która napisała niesamowitą książkę o kryjówkach, w sensie właśnie ich metodologii, podziału. Więc mam nadzieję, że też no, będzie konferencja tej, 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 tego lata o kryjówkach, na którą Państwa serdecznie zapraszam I, i mam nadzieję, że ten wymiar architektoniczny, designu będzie mocno podkreślony. I mam takie no, trochę życzenie, jak już tak się tutaj pytasz niesamowicie, żeby architekci, designerzy też się może bardziej zaangażowali, może dzięki tej wystawie, może właśnie konferencji, do badań, studiów nad Holokaustem. I, i, I mam nadzieję, że to, ta konferencja też będzie takim przyczynkiem, żeby stworzyć grupę e, mądrych e, architektów, architektek, e, że dalej będziemy tą historię odkrywać i ją wzmacniać. Wspaniale. Mam ostatnie pytanie, które w kontekście. Mam tutaj jeszcze pytanie od, czytel... Nie od czytelników, tylko od widzów. Po pierwsze, ktoś pisze, że chmialnik jest rewolucyjnie zaprojektowany, więc przekazuje. Jednocześnie ta sama osoba pisze, że mieszkałam kilka lat w kibucu. Fascynowały mnie wówczas kibucowe bunkry. W jednym z nich moi koledzy mieli salę prób. Czy analizowała pani bunkry i ich tymczasowe zagospodarowanie? Dziękuję za, za chmielnik. Zapraszam jeszcze raz wszystkich do, do, do tej małej, pięknej synagogi. Kibuce nie. Kibuce nie. W ogóle to jest szalenie ciekawy temat i on się wiąże zupełnie z inną metodologią. Więc na razie gdzieś tam trochę na obrzeżu moich badań kilka książek o kibucach przeczytałam. Ale rzeczywiście bardzo ważne jest też, idąc śladem właśnie Marty cobel -Tokarskiej, że kryjówki mają swoją zupełnie inną specyfikę. One też mają jakby inne takie jakby wahania w badaniach archeologicznych. Jest to zupełnie inna rama historyczna. One znajdują się na terenie, tak jak powiedziałam na początku dzisiejszej. Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, więc jest to też inna metodologia badań, inne archiwa, inny klucz w ogóle do zdobywania wiedzy i lokalnej, ale też właśnie historycznej. Same kibuce, no to jest w ogóle kopalnia wiedzy i też cały czas jeszcze mocno nie odkryta, jeśli chodzi o, o na przykład socjologię pracy, e, więc mam, ja cały czas czekam na jakąś mocną, fajną wystawę o kibucach, które zresztą, no musimy pamiętać, były też budowane przez e, polskich Żydów. Ja wspominałam wcześniej o Heizeklinger, która się właśnie ukrywała w Siemianicach śląskich. I ta dziewczyna, m, która niestety popełniła samobójstwo w latach 50., już w Izraelu, przeżywając Holokaust, budowała y, y, kibuce w Benzinie. Tak? To były właśnie te kibuce, takie przygotowujące młodzież izraelską do wyjazdu do, do Palestyny. Więc no, jest to szalenie ciekawy temat. Super, mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto, kto go zgłębi. i um, Kiedy mówiłaś o socjologii pracy, pomyślałam sobie, że to jest ta interdyscyplinarność, że skupiając się na architekturze czy na funkcji bunkrów i kibucach, nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o funkcji architektonicznej, tylko o całym kontekście, w jakim te kibuce funkcjonowały. Myślę, że to jest w ogóle umiejętność, która jest kluczowa dla wszelkich zawodów związanych z projektowaniem jakimkolwiek, takim bardzo szeroko pojętym. A moje pytanie ostatnie jest takie, co sprawia, że się uśmiechasz? Chyba twoje pytania, wiesz, no, no tak naprawdę no, jestem bardzo zmęczona, bo i cały zespół cały zespół po, po tej wystawie, no była olbrzymia praca i kilka miesięcy też w Ukrainie badań, jak już mówiłam, ale też projektowania, ponieważ też z ceną kolektywem projektowaliśmy tą wystawę, ale chyba też taka radość, że mm, mm, ta wystawa ma sens, chociaż jest mroczna, ciemna, i hasłem jest Nigdy Więcej Wojnie, takim hasłem, który zawsze po przewijamy w mediach, wywiadach, y każdy z nas inaczej to podkreśla, to, że y jakaś y część pracy została na pewno wykonana, ale ciężko, ciężko jest oczywiście świętować i, i y no, mam nadzieję, że y studenci w mnie rzeczywiście chyba tak jakoś mocno, y mocno też y okrzepili, że takie wystawy powinny dalej mieć rację bytu. Osoby, które chociażby uczą się na SWPS-ie, pamiętajmy, że są też z innych kontekstów kulturowych, językowych, nie do końca znają, nie muszą tak znać historii Polski czy historii no, takiej lokalnej naszej z jasnymi i ciemnymi cieniami polskiej historii. Więc wydaje mi się, że też przez design i architekturę fajnie też poznali po prostu. Ten, ten obszar historii podczas II wojny światowej i to daje taką nadzieję i otuchę. Super, myślę, że to co powiedziałaś teraz, że przez design i projektowanie, myślę sobie właśnie, że sztuka i język projektowy to jest taki język, który umożliwia komunikację nieoceniającą, ale taką, która w bardzo jasny i emocjonalny sposób przekazuje to dziedzictwo kulturowe, które nie powinno być w żaden sposób zapomniane. Natalio, dziękuję Ci uprzejmie za nasze spotkanie. Cieszę się, że udało nam się porozmawiać. Pa, państwa zapraszam serdecznie na wystawę, która o zachęcie w Warszawie. W niedzielę jest spacer, przypomnisz proszę, gdzie. Tak, zapraszam Państwa serdecznie. Najbliższa nie, nie niedziela, godzina 12.00. Spotykamy się na ulicy Okopowej, przed główną bramą Cmentarza Żydowskiego. Będzie spotkanie ze mną, Aleksandrą Janus, ale dyrektorem też również Witoldem Rzosińskim. Zejdziemy razem do kryjówki. Hmm, pokażemy, jak przeżył Abraham Karmi, jak została zbudowana, ale też zobaczymy nowe stanowisko archeologiczne, bardzo ciekawe. A Witold też opowie o awifaunie na cmentarzu i... O pszczołach, o swojej praktyce pszczelarskiej, właśnie też w tym miejscu. Zapowiada się bardzo interesująco. Zapraszamy raz jeszcze i do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia.